Jezorek? No jest. Witajcie, tu Osti z Kości i... I Mami z Kości. Tak jest, witamy Was na kolejnym Kości Rek. Dzisiaj opowiemy standardowo o tym, co działo się u nas, co działo się nie u nas, jakie gdzie żeśmy byli, gdzie nas nie było i jakie gierki nowe poznaliśmy. To co? To zaczniemy od tego, co... Klubów. Tak, co się działo u nas. U nas standardowo kluby, czyli spotkanie w Luboniu, spotkanie w Puszczykowie, na stołach mnóstwo nowych gierek, chociażby Abominacja. Tak. Abominacja. Ostatnio w piątek zagraliśmy. Tak. Świetna gierka. Ona z klimatem. No właśnie chciałem powiedzieć, że ona chyba od 16, czy od 18? Od 16. Od 16. W każdym razie chodzi o to, że mamy złożyć kolejnego potwora Frankensteina. W tym celu potrzebujemy zwłoki. Więc możemy udać się do szpitala, gdzie dzięki naszej reputacji dostaniemy takie zwłoki do badania. Możemy iść do kostnicy i kupić sobie zwłoki. Możemy też wziąć łopatę i iść sobie takie zwłoki po prostu wykopać z cmentarza. A jeśli chcemy pierwszej klasy mięsko, to musimy iść sami zabić. Pojedziemy sobie do ciemnej alejki, ale no to grozi tym, że policja do nas się doczepi. Tak, dostajemy odznaki, nie? No nie wiem, czy brzmi to jak euro, ale wierzcie mi, że jest to normalny worker placement, tylko po prostu ocieka ta gra naprawdę klimatem przeogromnie. No nie wiem, czy coś bardziej klimatycznego grałem. No jeszcze tam jest splecione te wydarzenia, nie? Wydarzenia są, dokładnie. Są dosyć dużo. Tak, wydarzenia, jeśli gra się w martwą zimę, to coś w ten wzór, czyli mamy karty, dzięki którym dzieje się coś, zmieniają nam się trochę zasady gry, blokują nam się jakieś opcje, ale są też spotkania, gdzie już poszczególny gracz musi zdecydować, co zrobi. I event się odpala w momencie wejścia gdzieś w daną lokalizację. Tak jest. I od jego decyzji zależy to, czy zaplusuje, czy w jakiś sposób straci coś. Także gierka no naprawdę super. Jak składamy naszego potwora? No z takich klocków osobno kładziemy głowę. Dwustronny potwór. Tak jest. Osobno ręce, tu w nogi. Później to musimy oskurować, więc obracamy. A na końcu trzeba pociągnąć za dźwignię i it's alive! Odpalić. Musi piorunek trzasnąć, mieć naładowane butle i wtedy nasz stworek może spróbować ożyć. No, jeszcze w sumie chyba się nikomu nie udało. Ale też może się nie udać, możemy popalić go. Tak, możemy też popalić. Możemy mieć samą ożywioną rękę. Naprawdę, gierka, tu tak z opowiastki błaha, ale klimacik, no sama mechanika, sama gra sama w sobie jest naprawdę fajna, a jak do tego właśnie dodacie ten klimat, to jest, smaczki małe takie. Tak, to jest rewelacja. No dobrze, co tam jeszcze królowało w klubach? Karczma. I to karczma pod pękatym kuflem. Wydawnictwa G3, którego wydawnictwa, gra, której jesteśmy patronami. Gierka naprawdę dobra, naprawdę fajnie się gra, taki a la deck building z zarządzaniem kośćmi, a tak naprawdę zarządzaniem karczmą. Gierka prosta, fajnie, bo modułowa, więc możemy ją cały czas rozbudowywać. Kilka wariantów, nie? Kilka wariantów, no jest naprawdę fajna. Najważniejsze, da się ją szybko, fajnie wytłumaczyć i naprawdę każdy siada, gra. Wbija się w ten klimacik. Samo to zarządzanie, to ustawianie sobie tych, znaczy ustawianie, planowanie sobie zakupu odpowiednich kart w nadziei, że odpalimy sobie fajny kombosik. Naprawdę super sprawa. Plansza też taka puzzlowata, bo możemy rozwijać tą karczmę, więc obracamy na drugą stronę, już mamy lepsze opcje. No naprawdę full rzeczy do robienia. Kolejna bardzo przyjemna gierka. No i co tu jeszcze możemy o karcie? Nie załapałem na znacznik pierwszego gracza. No tak. Ktoś tam go wypił już wcześniej. Ktoś już wypił. No tak. To Finka Basia wygrała u nas. Mam mały efekt. Piwko, które dostaliśmy razem z grą. Tak. Przyszło piwko, zagraliśmy, no i Basia nas pozamiatała. Okej. Okay. No co tam jeszcze? No
spotkanie w Kocimiędzce. To w poniedziałek, czyli tak naprawdę nie wiem, kiedy to oglądacie, ale wczoraj. Co w Kocimiędzce? W Kocimiędzce odpaliliśmy sobie choćby świetne czy nieświetne, w każdym razie znane w całym świecie. Osty wyciągnął z lodówki. Wyciągnąłem świeże z lodówki minerały. No, gra, która w necie narobiła dużo hałasu, czy zasłużenie, no, lekki abstrakt, przyjemna gierka, nie wiemy, czy coś odkrywcze, to raczej... Nie, dla mnie to jest cały czas hej, to moja ryba. Hej, to moja ryba. Ale, no, przyjemna mimo wszystko, przyjemnie się gra, to jest taka gra do takich typowych... Rodzinka, nie? Tak. Nawet taka rodzina. Cena nie jest wyśrubowana, bo nie jest tam 200 zł, tak mogło to kosztować, także... Tak, spoko. Także dla takich casuali w sam raz. Fajny motyw tego takiego pionka, a te figurki z Lidla, co były te przysawki, które wyciągają. A te figurki z Lidla były w prototypie, nie? Wiesz. No, no pewnie tak. W każdym razie gierka, okej. Okay. Nie ma się co spodziewać jakichś wodotrysków. Jest po prostu fajna, przyjemnie wygląda też. W każdym razie, no tak było niegłośno, musieliśmy ją zdobyć. No i mamy, ogrywaliśmy. Powiem wam, że w dwie osoby grałem, w trzy i w cztery bodajże. W dwie osoby mi się grało najlepiej. Bo to jednak już można tam ładnie przypilnować sobie przeciwnika, patrzeć w co mniej więcej pójdzie, co będzie chciał zbierać, czy mi się opłaca iść po jakiś kolor, minerał, czy nie, bo on i tak zaraz mi zgarnie kartę. Także w dwie osoby naprawdę super. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o nasze takie tu lokalne, tak, klubowe grania. Co jeszcze? Jeszcze to bym chciał wam opowiedzieć o, przy okazji wracając do karczmy, o konkursie. No bo dostaliśmy jeden egzemplarz jako patronaci na konkurs od G3. No i wystarczyło tylko konkurs wymyślić. No i tak padło na to, że przychodzi baba do karczmy. Mogliście napisać, dokończyć to tak, dalszą część, dokończyć to jako dowcip, jako historyjkę, wierszyk, no cokolwiek. No konkurs, powiem wam, no... Wypalił. No chyba najlepszy, jaki dotąd zrobiliśmy. No było blisko 80 zgłoszeń i naprawdę było trudno wybrać. Dlatego już w połowie trwania stwierdziliśmy, że dorzucamy od siebie jeszcze dwie gierki. A koniec końców musieliśmy jeszcze uraczyć jeden wpis. Nas po prostu rozwalił. Czyli przychodzi baba do karczmy, a tam... Minerały. Tak. No więc postanowiliśmy, że nagrodzimy to takim specjalnym wyróżnieniem. Zwycięzca imienia oczywiście nie pamięta, dostanie od nas zestaw magnesików. No i miała być mała niespodzianka, ale sam się domyślił, sam skomentował, że pewnie dostanie promkę do minerałów. I tak jest, dostanie promkę do minerałów. Także mam nadzieję, że teraz już tylko zakupi sobie minerały i wreszcie będzie mógł się cieszyć gierką. Co tam jeszcze się działo? Wydarzenia. Mieliśmy zeszły weekend, nie, dwa weekendy temu. Hobby w Poznaniu. Targi, nie? No, targi hobby, czyli kolejki elektryczne, klocki Lego, sterowane samochodziki. No i przy okazji gry planszowe. No, w tym roku powiem wam tak... Słabiutko. Nie ma co tam... No nie ma co wymyśleć, nie ma co próbować jak ubrać ładnie. No było słabiutko. Już nie chodzi o same planszówki, ale w ogóle... Jedna hala. Znaczy nie wiem, czy ostatnio też jedna hala, ale nawet te kolejki, już tego było nawet mniej. No nie wiem, no jakoś tak sobie to wyszło. Jedyny plus, że co? Że zdobyliśmy wtedy abominację ostatnią, jaka była. No i dzięki temu mogliśmy sobie ostro pograć. Ale z fajnych rzeczy to kącik prototypów. Ja nie wiem, czy to ostatnio nie jest tak. Czy to ostatnio nie czy to nie są ostatnio najciekawsze miejsca na tych wszystkich wydarzeniach. A kącik prototypów zorganizowali chłopaki z Pampra, czyli poznańskiej grupy testerów. Pozdrawiamy. Tak. Którzy spotykają się w Kosteczce. Można sobie wpaść do nich, ogrywać prototypy ich, przyjść ze swoim, ograć. Zawsze można liczyć na fajny feedback, na takie fajne podsumowanko. Zawsze chłopaki na końcu robią. Także opłaca się przyjść, jeśli chcecie poznać jakieś nowe gierki, pomóc jakąś gierkę wykreować, albo macie swój pomysł i chcielibyście się nim podzielić ze światem, albo zdobyć właśnie ten tak zwany feedback. Tak.
Tam akurat ja miałem okazję pograć Dyrygenta. Tak, tylko teraz nie wiem, czy to Łosia był typowo prototyp. Chyba Łosia prototyp. A jeśli kogoś innego, to sorry. W każdym razie Łosiu nam pokazał grę imprezową Dyrygent. Każdy ma instrument, cztery karty. Będzie to, powiedzmy, pianino. I na jednej karcie będzie pianino za fortepian. 8 kart. No jak, no 4. Duży, mały, wypełniony, niewypełniony. Czyli 8. Nie? Każdy go po 3. A, tak, gdy mówisz o samym. Ja mówię kart. Tak, nie, a, ja tak, mówię. Tak. Nie, tylko że. Ja kupłem, o co tu chodzi? Bo tam miałeś kilka tych stosów. Tak, nie. Chodzi mi o to, że każdy z graczy ma swój indywidualny instrument. Na nutkach. Pełna nutka, cicha nutka, duża, mała. Tak. No. No i jedna osoba jest dyrygentem. Za zasłonką musi naraz dwóm osobom wskazać, czy mają zagrać na dużym, powiedzmy, wypełnionym instrumencie, czy na małym, na przykład pustym. No i trzeba się na początku dogadać, jakie gesty będą co oznaczały. No, dyrygent mówi, co będzie oznaczało. Co będzie oznaczało. No i zaczynamy machać tymi rękoma. Oczywiście to wszystko na czas, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. A im dalej w grę, tym losujemy sobie karty, które każą nam na przykład trzymać, nie wiem, nadgarstki, czy tam łokcie razem. No teraz nie mogę. Tak. I musimy dyrygować. No naprawdę powiem wam, że tak jak nie przepadam za bardzo za jakimiś imprezówkami takimi jeszcze dziwnymi, to ta była naprawdę dobra i mam nadzieję, że to gdzieś tam się... Jakiś konkurs, nie? To puszczają. Tak, chyba konkurs Empiku. Empiku albo trafia? Że tam... Jakiś tak, konkurs. No jakiś konkurs tam wystartowali. No mam nadzieję, że im się uda, bo to taka, zresztą jak tam Przemek Wojtkowak skomentował, taka typowo puszkowa gierka. Taka właśnie fajna gierka do puszeczki, do domu, do każdego, czy gracza, czy nie gracza, żeby się trochę powygłupiać i fajnie pobawić. No i to był chyba tak naprawdę jedyny taki plus tych targów hobby. Natomiast zeszły weekend odbył się festiwal Gramy w Gdańsku. No i tam, no już wiadomo, już większa impreza typowo przede wszystkim planszówkowa, więc więcej się działo. Ale ponownie tak naprawdę, znaczy, no nie, że... Za często jesteśmy wszędzie. Tak, po prostu za często już chyba jeździmy na te imprezy. Po prostu, jeśli człowiek jest typowo na bieżąco z tym wszystkim, to... No, to widzi wszystko praktycznie. No tak, no brakuje jakiejś zaskoczki. Nie? No nie było czegoś, co by zaskoczyło. Chociaż nie, no... Co cię zaskoczyło? Jaka gra cię zaskoczyła? Ci się spodoba? Jaka gra mi się spodobała, czy mnie zaskoczyła? Spodobało mi się... Protokół, tak? No dokładnie. Figurkowy, no ale o nim wiedziałem już wcześniej. No dobrze, no też wiedziałem, no bo był na Essen. Ale zaskoczenie, że pokazali go już, tak? Tak, dla mnie było zaskoczenie, tak, że on w ogóle jest dostępny. A mówimy o Marvel Critical Protocol. Więc figurkowa gra w świecie Marvela. Bitewniak, tak. Ale taki, znaczy, no nie wiem, czy to się będzie w miliony, w tysiące figurek rozrastało. Na razie to wygląda jak taki fajny, skondensowany... Korset tak, standardowy, już cztery poziomy bitewniaka ma zachowane, tak jak Warhammer, Warcry przychodzi już z makietami budynków, tak samo i tu mamy to też super, makiety, to jest super, nie? Mamy budynki, mamy samochodziki i to jest wszystko tak zamknięte, już gotowy taki na zagranie tam kilku tych scenariuszy. No dokładnie. Cena trochę póki co powala, bo 400. No ale to było u nich, nie? U nas. No to wiadomo, że. Mają 315, jakby ktoś już chciał. No to wiedzicie. Plus odbieramy w drafcie, także. Tylko wybijacie na stronkę Gry Bez Prądu, zamawiacie, odbieracie w drafcie, tam już sobie rozkładacie, znajdujecie ludzi do grania. Idealnie. A w drafcie są biterniaki, także. No. Ale co tam chciałem o tych Marvelach? No, zagraliśmy naprawdę. Świetna gierka. No szkoda, że jeszcze tej maty tam będzie trzeba zakombinować, jakąś matę wymyślić, ale gra jest super. Samochodziki, te budyneczki. No. Pomysł tej maty Poznania, nie? Aha, tak. Koleś opowiadał nam, że sprawdził dokładnie, jaka jest skala tych figurek. Następnie taką skalę ustawił sobie na Google Mapsach bodajże. Tak. Porobił screenshoty i złożył sobie z tego jakąś mapkę Poznania i na tym będzie grał. No świetny pomysł. To bardzo ciekawe, nie? Tak. No. Jedyne co minus, że... Znaczy minus. No dla mnie, kurczę, tam te pomalowane figurki wyglądały super, ja się w malowanie nie bawię, więc... będzie trzeba by komuś zlecić. No tak,
Także figurki oczywiście do poskładania, wszystko do poskładania, do pomalowania, ale no może być grubo, bo naprawdę fajnie to... Dwa dodatki, nie? Fajnie to... Tak, już dwa dodatki były. Falki, ten drugi nie. Boże. Te z kropkami, my o coś tam. Modok? Modok chyba. To jest ta latająca głowa, to tak, to taki, to no, chyba modok. No. A widziałem Hulka tak a propos 20 życia, no nie? 20 życia, a jest chociaż z 2-3 razy większy? Nie widziałem, ale sobie tak z ciekawości spojrzałem. Więc... Tak no. Na ten 6 chyba miał Kapitan Ameryka, tak wszyscy mieli po 6 życia, nie? Hulku ma... A jeszcze z drugiej strony, bo tam jak pokonamy wroga, no coś jak w Heroclixach, im więcej dostaniesz obrażeń, tym bardziej się tak naprawdę wkurzasz. W Warhammerze też tak jest, też? Zainspirowany, tak. No. Jak dostanie w ciebie albo wydarzenie, to jest... Na drugą stronkę, a tam się okazuje, że jakieś dodatkowe rzeczy się... I cię dłużej wytrzymuje, nie? Aktywują, i cię dłużej. No, a tak co? No, z fajnych stoisk... Volta zagraliśmy? A Volta jeszcze zagraliśmy, no... Ja się cieszę, że mam adrenalinę. Tak, no Volt... Takie wiecie, walki robotów na arenie, cztery figurki. W Berlinkonie to widzieliśmy. Tak, już na Berlinkonie to żeśmy widzieli. Tu teraz mieliśmy okazję zagrać i... No nie wiem, niczego nie urywa w każdym razie. Ale może są fani takich gier. Dziwne fazy były po prostu takie. Tutaj układamy te kostki, te ruchu. Coś bo tam programujemy, tak nie wiemy kto co zrobi, więc programujemy. Kto skończy programować, szybko sięga po żeton, który znowu już... Jest jakby takim inicjatywą, że jeśli jest remis, to który żeton, jedynki zaczynamy, tak, jakie wartości mamy, no to taką mamy inicjatywę. A w każdym razie... No sucho, ale mówił, że są te tak, karty, dodatkowe karty, bo graliśmy bez dodatkowych. Mogą zmienić tą grę, nie? Na tą chwilę to było... Tak, że każdy miał dokładnie taką samą postać, a te karty już tam modyfikują, bo sobie robimy upgrade'y tych robotów. Może tam już trochę ciekawiej jest, ale no nie porwało mnie w każdym razie. Ja mówię, cieszę się, że jest adrenalina na płucie. No. Z takich rzeczy jeszcze ciekawych to chciałem o stoiskach, bo kurczę, nasza księgarnia ponownie, tak jak na Pyrkonie zrobiła taką ala wyspę, jakąś tam palmy coś, to teraz promując grę Zamek, zrobili sobie takie, nie wiem, średniowieczne targowisko, były dyby, było dwóch rycerzy, był stragan, gdzie można było te gry nabyć, jakieś warzywa, siano, coś... Kurczę, no naprawdę to wyglądało... Windziarz za kasą był. Tak, windziarz za kasą i to wyglądało super. Chłopaki zbroje mieli przerąbane, bo ciągle zdjęcia. No. Masakra. To tak. No, a przy okazji myśmy zrobili konkurs, tak jak w zeszłym roku. Zróbcie sobie z nami fotkę, a możecie wygrać grę. A w tym roku zróbcie sobie z nami fotkę, dostajecie nasze magnesiki i możecie wygrać wyprawę do Eldorado. Konkurs żeśmy już rozwiązali. Niestety nie wiemy czemu... Ileś tam osób porobiło te zdjęcia, tak naprawdę jeśli połowa wrzuciła, to chyba max. Tak, może no, magnesy tak. Starczyły, nie chcieli tej gry, nie wiem, bali się albo, nie wiem, RODO. No w każdym razie, no w porównaniu do karczmy, ten wyszedł blado konkursik. Tak. Ale wyszedł, a Agnieszka, jeśli dobrze pamiętam, wygrała. Gratulujemy, tym bardziej, że znalazła nas wszystkich. A byliśmy w paru grupkach rozsypani i tak. Sobie zrobiła ze wszystkimi. No ale ze wszystkimi, bo powiedziałem jej, że z każdym ma inny magnes. I... Aha, no i bardzo dobrze. I no bo każdy miał inny magnesik, tak. No co, znowu spotkaliśmy ekipę z psiej kostki. Znowuż sobie mogłem psią kostkę potulić. Właściwie jak się ten pies wabił? Psia kostek? Nie wiem. Ale można było sobie zrobić zdjęcie, pogadać. Fajnie tam naprawdę działają. Tam... Tak. No już tak trochę, kurczę, co prawda my działamy tylko 2 lata, ale widzimy, że działają, tak się rozkręcają, mają pomysły podobnie jak u nas i liczę, że im się to tam fajnie rozbuja. Co jeszcze do tych stoisk, to nasza księgarnia znowu, że reklamowała Sherlocka, miała taki fajny pokój, takie antyczne biurko i tam się siadały, można było sobie pograć z tego Sherlocka. A tak... Rebel wystawił takie wejście do bunkra, coś jak na SN, rekomendując zonę. Mniejsze. No, tylko już ciut mniejsze. Wystawił swoje te SN-owe hitki, nie? Co tam o tak, można było znowu wejść sobie w kącik z SN-owymi hitami i pograć sobie w najnowsze gierki. Ty się załapałeś na tłumaczenie. Tak, ja się załapałem na tłumaczenie. A to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo w zeszłym roku przypadkowo ktoś mnie wyhaczył na stoisku Foxa i tłumaczyłem Sagradę
Oni mi podziękowali, a ja tłumaczyłem, że nie jestem czegoś z tej skali. I tak było miło. No tym razem Magnificenta udało mi się tłumaczyć w tym mesodowym kąciku. Tam, gdzie były minerały. O, w minerały pograliśmy, tak. Pograliśmy, ale tam się znowu Tomka pytali o gry, nie? Tak jakby był no. ze stoiska. No, a jeszcze w międzyczasie babka przecież przyszła, jak czekaliśmy na ogłoszenie gry. Pewnie. Tak, gdzie my tu mamy tą grę, gdzie bo ona nie może znaleźć, jest, tak. No nic, no ciekawie. No ale no co, z jakiejś promocji... Ja Spartakusa przyjechałem. No tak, Ateneum miało całkiem fajne promki, fajne ceny. No Rebel miał znowuż swoje stoisko z promocjami. Lacerta. Lacerta. Azula i... Tak, Azula pokazywali Summer Pavilion i Spirit Island, tak. Co tam jeszcze się ta ciekawego działo? No takie no, typowo, takie bitewniaki, targowe. X-Wingi, nie? Galata, no, X-Wingi, Keyforge'a, wielki turniej, przecież tam też jakieś... No... Czyli takie typowe rzeczy, jak to ale planszówki na chyba miał sklep i tam pokazywało Tapestry. O, tak. Karczmę właśnie i coś jeszcze tam, już nie pamiętam to czego. I pingwinka z lukrem, nie? Bo tam też lukrem. No tak, pokazywali brzdęka w kosmosie przecież, Clank in Space'a. No i co tam jeszcze? No i kartografów mieli, nie? Też można było sobie pograć na miejscu. No i tak to wyglądało. Impreza dwudniowa, my tak naprawdę byliśmy jeden dzień, drugi dzień postanowiliśmy pozwiedzać trochę ten Gdańsk, popatrzeć, zobaczyć ten ich jarmark. Jodu zaczęli. Tak, trochę jodu. No i tak wyglądały. Wkurzać gołębie mewy. Tak, wkurzać gołębie. No i tak to wyglądało, tak to nam minęły ostatnie dni, czyli konkursy, kluby, jakieś wyjazdy, tak naprawdę zaraz ruszamy na Narodowy, ostatnio już chyba taką imprezkę, no na pewno ostatnią w tym roku. No i będziemy powoli robić podsumowanko, a to oznacza topki. Ale to w grudniu, także szykujcie się, będzie też kolejnych parę konkursików. Będzie można znowu sobie gry wygrać. Tak. Będzie wrzucali. Tak, i w tym roku mamy nadzieję to powtórzyć. Mam nadzieję, że ludzie się będą tak samo fajnie bawić. A okazja do fajnej zabawy będzie też 8 grudnia. Bo 8 grudnia kolejne potwornie dobre granie na Mikołajki. A co oznacza pełno nowości. Wciąż esenowe gierki, bo jest ich po prostu multum do ogrania. Te gry, o których wspomniałem, czyli Minerały, czy Karczma, czy o... Super, pojedynek superbohaterów DC Egmonta. Gierkę, którą kurczę grałem już lata temu z kumplem w Anglii i wreszcie mamy, wreszcie jest po polsku, można sobie pograć, też będzie. Oczywiście będzie mnóstwo gier, będą losowania, mamy zamiar zaskoczyć was z ilością gier, które będzie można wylosować i będzie kiermasz, o który tak często pytacie. Czyli sam raz okazja, żeby zrobić miejsce na półce na te gry od Gwiazdora albo pobawić się w Gwiazdora i komuś prezentować, tym bardziej, że często są nowki we folii, tak, też no. Tam. Albo po prostu wymienić się z kimś z grami, kupić, sprzedać, jak chcecie. Oprócz tego turniej. Jeden no już na pewno, drugi... Zdradzić turniej? No tak, jeden już mogę zdradzić, bo będzie to Sushi Roll, czyli esenowy hitek Sushi Go w wersji kościanej. A do wygrania będzie Sushi Go Party, czyli całkiem... Czyli w sushi. Czyli cały czas sushi, całkiem fajna gierka. Pracujemy nad jeszcze jednym turniejem. Jak się uda, to ogłosimy. Jak się nie uda, to nie ogłosimy. Tak. No to chyba tyle tak naprawdę z nowości, co to się u nas w kościach wyprawiało. Coś pominąłem? Nie, chyba jest git. No okej, okay, to co? Zrobimy krótką przerwę na reklamę i zaraz wracamy. To co, witamy po przerwie. Witamy. Standardowo lista krótka gierek. Przybojów. Przybojów dokładnie. Dwie kartki tylko. Trzy, króciutko. No to co, od KS-u zaczniemy, nie? Tak. Deep Madness. Kurczę, ale powinna być jeszcze taka wstawka, wiesz, taka z wiadomości. I pasek. Gry planszowe podbijają świat. Jedziesz. Lecisz. Deep Madness. Znamy KS-a dużego. Duży fajnie się sprzedał, każdy później żałował, że nie wsparł, mroczny tak, klimat. Teraz wychodzi Dawn of Madness, czyli klimatycznie to jest przed tym Deep, czyli przed tym jakby to się zaczęło, nie? Z historii
historia tam takie popularne, survive horror, nie? Standardowo. Z mega figurami. Mega figurami. Ale takimi naprawdę mega, nie? Bo wyglądają no, masakra, no. Już takie jakieś dziwne wyginańce. Tak. ufundowało się standardowo dosyć szybko. No tak. Bardzo szybko. Czym więcej figurek, tym szybciej się funduje, zauważyłem. No tak, ale tak. Akurat w tym przypadku, nie? No bo tutaj pierwsza część odniosła sukces. No to jest, więc druga ciągnie. Tak, plus jeszcze dobry klimat dali do tego. Dosyć fajnie, jesteśmy uwięzieni w piekle i staramy się coś tam zrobić. Zaprzyjaźnić tak. Z innymi, zdobyć punkty uśmiechów i tam pewnie jakieś takie dokładnie. Serduszka. Punkty te, zdobywamy punkty krzyża. Dobra, to jest duże, jak chcecie, to sobie będziecie wspierać. Tak jest. O, jak nie, to chociaż sobie kupnijcie Dawn of Madness. No, bo wygląda. Bardzo fajne figurki, polecam chociaż kuknąć. Fishbone, Wenecja wystartowała, albo wystartuje, na razie kiedy to tam będzie wyrzucone. Będzie po polsku, nie wiem jak to tam się dogadał Fishbone, czy będzie sam wypuszczał, czy wspieracie, tak jak przy Hobbitach było. No. Odnośnie On Mars, że... No właśnie, a to kiedy wychodzi? Czy też już? No, jeszcze Hobbity nic nie mówili. Jeszcze bliżej niż dalej w każdym razie, nie? Także on to będzie robił, ale jak to będzie wypuszczone, to tam szczegółów nie wiem. Ale wiem, że startuje, jakby ktoś chciał sobie kupnąć. To jest to samo wydawnictwo, co Ragus, dobrze mówię? Z tymi pudełkami. Tak, chyba tak. Ragus, nie? Też Fishbone to wydaje, także... Tak jest. 303. Kompania, tak. Samolociki byli u nas na Mistrzostwach Molki, czy na tym wielkim graniu. Tak, na tym wielkim graniu. Do tego byli w drugi dzień w muzeum, tak? Tak, Arkadego Fiedlera, bo zbierali materiały, no bo tam ostro idą z promocją tej gry. Kręcą filmiki, zdjęcia, próbują jak najwięcej takich autentycznych, historycznych motywów tam ukanałować, wstawek, tak. Także... No dosyć fajnie, no bo to... Tak, no super to wychodzi, nie? Tak, no ja mam nadzieję, że też, no bo no naprawdę, no widać, że ostro się do tego przyłożyli i że... Tak, no, wywołali od podstaw historii i mam nadzieję, że to zaprocentuje. No, to zresztą teraz jeszcze, że ci się wbije, mają konkurs, który pewnie jeszcze będzie trwał, więc też wbijajcie do nich na fejsa, zobaczcie w ogóle co oni robią przy tej grze, bo robią naprawdę dużo i przy okazji możecie sobie wystartować w konkursiku. Dokładnie, czyli Hobbity początek grudnia startują. Mhm. Dobra, następna gra, no to Sactrum, tak się chyba to czyta. Gra planszowa, z jeden jest mistrzem gry, czyli dla takich RPG-ów bardziej. Jeden gość jest mistrzem gry, no i reszta tam stara się przeżyć, nie? Tą całą historię fabularną. Pomysł wzięty dla mnie z Posiadłości Szaleństwa pierwszej edycji, gdzie nie mieliśmy apki, tylko mieliśmy tego gościa, który układał całą ten scenariusz. Siedział tak i twór. I później reagował na wszystko, co się dzieje, nie? Raz mi znajomy mówił, że źle położył żeton i gra trwała 5 minut, a nie 2 godziny, ale no, pomyłki się zdarzają, nie? Także tu mamy ten scenariusz, mamy mistrza gry, sobie gramy, bodajże od 2 startuje, czyli mistrz gry 1 do 5 chyba graczy. Fajnie to wygląda, fajny pomysł, jak ktoś ma takie ciągotki do opowiadania, gdzieś tam klimatycznie, to dosyć to pewnie fajnie będzie wychodzić. Z naszego podwórka portal Architekci Paladyni ruszają. Paladyni już dotarli, architektów to miałem nie od nich, bo już tam miałem tak. Trochę no my tam na pewno tych architektów chcę, bo to było super, a Paladyni, no nie wiem. Paladyni jest ciut ciężej, ale to jest pasjans, nie? To jest ogólnie... Nie ma, nie pomagamy sobie, nie przeszkadzamy sobie, każdy swoją rzepkę skrobie. Ja tam kupiłem do gry solo, fajnie to tam wyglądają ta akcje tych mipelków, kolorami się zarządza. Na odważę, no mam trylogię najeźdźców, czyli wikingów, teraz będzie, mam nadzieję, że też trylogia czyli... angielska. Kupuję, bo kolekcjonuję. No, ale cieszę się, że portal nie kombinował, nie zmienił pudełka, nie? Bo to jest takie ładne, zgrabne. No i pasuje wszędzie. I pasuje dokładnie, bo tak by miał polska edycja Buch. Jak jesteśmy przy portalu, no to 5 grudnia Roll for the Galaxy. Nie wiem, czy znacie, nie znasz. Ja mam, przyniosę.
jeszcze od Games Factora bodajże. No kiedyś Łuki na naszym wydarzeniu był, komuś tam tłumaczyłem. Oczywiście standardowo, właśnie nie zapal. Nie zapal. Ale no, fajna kościana gra. Dosyć fajnie to wygląda. Na dwóch trochę słabo działa, no bo mamy te akcje i tam... Przyniosę, zobaczycie. Tak jest. Fan Universe, Cowboye, Western Legends wypuszczają. Ruszyła chyba wysyłka. Tego co kojarzę mniej więcej tam gdzieś w zapowiedziach. Jest podstawka, dwa dodatki. Ty mówisz, że... Tak, że trzeci już... Trzeci oryginalny dostał. Oryginalny, tak. Tak, czyli może będzie po polsku. Pewnie tak. Najlepsza gra na Halloween, czyli Posiadłość Szaleństwa, Ścieżka Węży wychodzi. No co tu? Dodatkowy scenariusz po prostu, nie? Nie ma co. Kto nie zna, ma co wymyślać. Kto zna, to kupi po prostu. I... Kto nie zna, to i tak nie wie o co chodzi. Dokładnie. Alingate, miasteczko troszkę poprzekładane, ale już rusza. No wreszcie, bo czyli też... Czyli Teeny Towny, nie? Tak, bo to fajne. Dosyć fajnie to wyglądało. 10-11 grudnia. Takie coś dużego będzie, czyli Gloomhaven po polsku od Albi. No właśnie. I tu pytanie, czy... Pytanie, kto kupił? No właśnie, czy ci, co już chcieli w to grać, czy czasami już dawno tego nie ograli, nie zagrali. No jestem ciekawy, czy to się sprzeda po prostu. Ja się przyznam, że usiadłem raz przy tłumaczeniu, no i odpuściłem, nie? No ja no wiadomo, znaczy, nie, że to tyle, taka... Nie tyle, że ciężkie, tylko po prostu było pytanie, czy będę grał namiętnie w to scenariuszu. No, tak, no bo niestety to jest... Co nie wiem, co wtorek wycięty z życia, stwierdziłem, że nie. No nie, no tak, taka to jest Landara, no, że bo trzeba zebrać tą ekipę już tam. Dobrze by było, żeby od początku do końca dokładnie. Siedzieli i ogrywali, nie? No a Gloomhaven jest też przez neta, to jest w ogóle bezsensowne. Komputerowa wersja, nie? To odradzam, nie? Co do komputerowej. Divinity Original Sin. Nie wiem, czy kojarzysz taki izometryczny, taki RPG. No właśnie nie dalej jak wczoraj widziałem, że chcą wyskoczyć na Kickstarterze i zrobić z tego planszówkę? Coś. No właśnie, ni to RPG, ni to planszówkę, bo będziemy mieli jakieś tam koło, jakieś akcje, będziemy mieli swoją postać, co się będzie rozwijać, będziemy mieli kostki, ale tak naprawdę wygląda na to, że też będzie jakiś narrator, czyli trochę bardziej też takie RPGowe znowu, już takie typowo. Także no. No tak, jak już jesteśmy. Planszówka tak, odwrócona na komputerową, a tu komputerowa odwrócona na planszówkę. Ja mam Galaxian, nie? Nie wiem, czy kojarzy Galaxian. Tak, nie. Ten stateczek, co taki stateczek strzelał. No, to co? I leci na nich ten, no to mam to. A to dziwne jest. Dziwne, nieregrywalne, ale przyniosę ci do klubu, zobaczysz. No ale co w zeszłym roku tam było na kresie, czy co? Nie, te stare jakieś tam. Jeszcze. Jakieś takie plastikowe są rynki. A, mieście. No, no ale nie. Przyniosę. Dobra, wracamy. Tak jest. Wracamy. Vita Kultur od Palanca. Tak Wino, dosyć fajna gra. Mam nadzieję, że z dodatkiem to wyjdzie, czyli Tuskanem. No ale jak nie graliście, no to akurat podstawka wam starczy. Ale dodatek wprowadza dosyć dużo, bo praktycznie połowę gry. Dokłada. Dokłada. Nie, bo mamy pory roku i po prostu tam są jeszcze te dwie, których brakuje w podstawce. Mam nadzieję, że to puszczą po polsku, nie? Rozumiem, że wypuszczają tylko podstawkę, no bo nie wiedzą, jak to się sprzeda, pewnie tutaj też. No pewnie tak. Tak się tego boją, ale gra fajna. No, wypuszczają po polsku. Żelazna kurtyna od Foxów. Tak, świetna gierka. To graliśmy na nagramy? No, nagramy nam pokazali, zresztą już Foxy, co oczywiście dziękujemy, przysłali nam egzemplarz. Żeby nie było, że graliśmy i wzięliśmy, nie? No, że graliśmy fajna, ale fajne, nie kupimy. To my to weźmiemy. No. W każdym razie, no, gierka 16 kart, czy tam 18, czy tam ileś, mało w każdym razie, kosteczki, przepychanka, jak to mówię, i kurczę, w małym pudełku naprawdę wielka zaskoczka. Ta gra jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Tak, jak jesteście fanami zimnej wojny, czyli tego klimatu tam Ruski na Amerykę, to tutaj to czujecie dosyć mocno i to się przyda tak w podróży, nie? Taka no, malutka tylko, gierka. Tylko mi się wydaje, że to jest w ogóle coś... Remake czegoś. No właśnie, czy to nie jest jakaś nowsza od... Albo może mylę już. Dobra, nieważne. Wydaje, jakimś tam zaorać... Nie, coś tam... Dobra. Ale w każdym razie fajna przepychanka. Przepychamy się o wpływy, kto ma większości. Jeśli komuś się uda dojechać do końca, czyli tak jak w zimnej wojnie, czyli walnąć przewagę, przed czasem po prostu, to kończymy z automatu, nie? To jest. Górą i dołem, każdy zna, wychodzi bliżej i dalej.
Tak, tylko ciekawe, czy tam też będą te fabularne wstawki? No, z tego pewnie tak, nie? No, to jest kurczę, górą dołem. No właśnie te fabularne, tam było dziwne to, że się czytało i tam od razu było wiadomo te odpowiedzi. Tak, to tak... na co czytać, nie? Z kości. No, no i to trochę psuło, no bo i tak cię kierunkowało do wyboru, co zrobisz, nie? Tak, tak. Ale fajny pomysł ogólnie, żeby właśnie w planszówkę takie motywy właśnie jak w Martwej Zimie, czy teraz w Abominacji, nie? Że jakąś masz tam jeszcze fabułę, jeszcze masz jakieś fajne dodatkowe decyzje. Które taki tam... smaczek, nie? Tak, to jest... Wiadomo, że to później regrywalność pada. No tak, no niestety. No, tak. Znaczy, to nie u nas, no bo jak masz tam setki gier, to no, pięć razy nie zagrasz w ciągu miesiąca, nie? No dokładnie. Ale jeśli ktoś by miał siadać i to ogrywać namiętnie, no to znam no, to na pamięć, tak, nie? No to tak. No dobra, jak jesteśmy przy bardziej, no to teraz Mystica kupcy wychodzą. Mam nadzieję, że troszkę... No ja się muszę przyznać, że się w życiu nie zagrałem w Terra Mystica. Zagrałeś? No fajna gierka, troszkę leciwa już, ale fajna, fajna. Czyli to mamy, następne będziemy mieli co? To co zawsze szum na gry planszowe, jak się ktoś wrzuci, czyli Talizmana. I ja znowu myślałem, że minerały. Talizman. Talizman do druk, każdy tak. Zna Talizmana. Także wiecie, teraz musicie sprzedawać jako nietrafiony prezent. Tak, nie, już widziałem. Otwarte, wyjęte z wypraski w celu sprawdzenia, nigdy nie grana. Tak, jeszcze można iść przy Talizmanie, że kupiłem, ale nie mogłem dostać dodatków, to sprzedaję. No, grana dwa razy, karty w koszulkach, ale tak. Sprzedaję bez. No, to są pomysły. Tak, są. Nie, żebym się naśmiewał, ale się naśmiewam. Dobra, następna gra, Koreks niegrzeczny. No, no, czyli no, tak. Coś, co dla mnie jest takie, no nie wiem, czy to dziwne już po prostu. No dziwne, no dla mnie jest ten dziwny moment, kiedy mamy chwycić tą kartę i tam coś sobie wyczuć, co tam będzie, nie? I tak sobie myślisz, co to jakiś opcji buber? Powyżej 18 lat to może być dziwne. No może być dziwne, no, ale też rozumiem, że na jakiejś imprezie gdzieś no, to się pewnie sprawdzi. Ale takim klubowym graniu... Wytłumacz teraz dzieciakowi, że tak, ta no, część jego ulubionej gry nie jest dla niego. Dziecko chwyci i poleci i gramy w to, mama zna korek, zna lewie. Dobra, to by było... Rebel, dobra. Rebel ma troszkę. Rebel ma troszkę. Najpierw to, co przekłada, czyli Everdell na styczeń przełożył sobie. Nie wyrobi się, nie ściemnia, po prostu dokładnie. Mówi, że w styczniu... No i bardzo dobrze. Warto czekać. Dokładnie. Dzięki temu mamy terraformację Marsa, niepokoje. To jest jeden z dodatków, który kupię pewnie, bo do terraformacji nie mamy dodatku z Zitką. Nie jest, że tak rzadko gramy, ale po prostu nie potrzeba nam. Wiem, że one zmieniają, przyspieszają. No ale grywasz w ogóle częściej? No nie, czy grywam częściej. Ale no, mam nadzieję, że tutaj mamy wydarzenia globalne. Tak, i się ruszy. Parlament marsjański. Czyli dwie rzeczy, które troszkę podniosą poziom rozgrywki, mam nadzieję. Mm-hmm. Do tego wychodzi Draco, rycerze i trolle. To widzieliśmy to na gramie, nie? Mm-hmm. Jest ta opcja, że możemy miksować to podobno. Nie wiem, czy to prawda, ale raczej tak, bo to za dużo się nie zmienia, bo są karty, każdy ma swoje karty i każdy atakuje. No, to będzie ciekawe. To, nie? Będzie ciekawe. Także Mirek tam wie, szykuj kasę. Jeszcze jedną by dodali, to można by zrobić taką mini tą walkę, bitwa pięciu armii. No, kurde, no tak. Dobra, figurkowy. To jest protokół, to co rozmawialiśmy, tak, Marvel. To też Rebel wypuszcza. No i na koniec jest Sushi Go w wersji zupka chińska. Czyli takie bardziej polskie klimaty, zupka chińska. Też zbieramy sety. No to ma być. No ale co ważne, to co będziecie mogli u nas pograć, wziąć udział nawet w turnieju i nawet wgrać Sushi Go Party, to Sushi Roll, który wyjdzie też w przyszłym roku dzięki Rebelowi. Dobra, to by było wszystko od Rebela. Jedną grę dla ciebie znalazłem, czyli Ricky Morty, wykreślankę. Tak, o tam. Bo Ricky Morty. Lubię. Osiem kości, cztery kolory, łączymy. Tak z opisu mi to podchodzi pod Hexrola. Mm-hmm. Nie wiem jak to tam wyjdzie. To jak chcą wpakować w to Rickiego. No, wystarczy fabułę zmienić. Wystarczy inne ścieżki. Jak to przy wykreślankach, nie? Znaczy Wiczer nawet robi wykreślankę. Z osadników, także. I to co szukałeś na SN, czyli Bruno Catala. Konspiracja 18 grudnia.
No i będzie trzeba skądś ściągnąć, bo oczywiście... Może pan szło strefami, no, ja oni lubią ściągać. Tak bardzo chciałem codziennie ładzie na stoisko, bo codziennie obiecali, że być może będzie dostawa, bo coś tam gdzieś utknęło i... I codziennie smuteczek. I codziennie smuteczek, nie drwałem tej gry, a no bardzo chcę mieć. Dokładnie. Czacha wczoraj bodajże... Tak, wczoraj, tak, wczoraj to było. Babusiu. Pod wieczór, także za dużo nie miałem czasu na zapoznanie się. Derenget? Tak, chyba Derenget się to zowie. Semi-kop, taki w klimacie lekko gotyckim. Mamy 3 dni, 3 noce. W dniu mamy jedną akcję darmową i na kartach coś się tam dzieje. No tak, czyli taki Lovecraft. Przyjeżdżamy do miasteczka. W miasteczku grasują w nocy jakieś stwory, ludzie giną. Okazuje się, że sami budzimy się rano w sali we krwi. A to dlatego, że mamy na sobie klątwę. Nie możemy się dostać z tego miasteczka, jeśli dobrze kojarzę, póki tych klątw tak nie zdejmiemy. Nie można wyjść. A sami się w nocy przemieniamy właśnie w stwora i próbujemy tak zagrywać karty, żeby jak najszybciej te noce, bo tam jest taki fajny znacznik, w ogóle takie słońce. Tak, żeby jak najszybciej się tam skończył dzień. No próbujemy się wyleczyć, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby... Poklepać trochę swoich inny warunek zwycięstwa spełnić. Gra w każdym razie kreska komiksowa, kafelki dwustronne, takie duże figurki. No wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. No, już z tego co tam Przemo pokazywał, mówił. No ja czekam na SN. Widziałem tą grę, nie siadłem do niej. Ale na pewno jest na celowniku i... I to taki mój must have to będzie. To szczerze nie pasuje do Czachy, ale fajnie, mam nadzieję, że Czacha w tą stronę też pójdzie. Będzie miał trochę tych figurkowych rzeczy. No idzie teraz takie duże gry, tak dokładnie, naprawdę. Dokładnie, duże. Także to może lepiej. Zawsze w Euraski szedł, nie? A tu jednak ta ścieżka, no tak, to skrzyżowanie się zmienia, a mam nadzieję, że też zacznie wypuszczać te dosyć fajne. No, nie, nie wiadomo, co tam z lesem przywiózł. Z tego, co tam ptaszki ćwierkają. No to... Tak. A ptaszki ćwierkają, bo nie wydał, nie? Jak to nie? Ptaszki ćwierkają? No jego, no. Ja tu kurczę taki ten... Klimatycznie. Tak. Dobra, to jeszcze mam jedną z KS-a. No. Magma Fear City, czyli standardowo zawsze tam gdzieś City Buildera w granicę. To City Builder, kupujemy posiadłości, budujemy kilka rodzajów budynków. $69 przez plus przesyłka. Ładnie wygląda, ładnie są te takie 3D budyneczki, wszystko fajnie, wszystko drogie. No to super. No wszystko fajne, wszystko drogie. No. Tak, no i na koniec, jak to zawsze coś dziwnego znajdę, czyli też ze wczoraj, albo dzisiaj nawet to widziałem, już nie pamiętam, gdzie chłopaki wrzucili tą zapowiedź. Gang Słodziaków, standardowo Słodziaki ma wyłączność Biedronka. Czyli w Biedronce mamy Gang Słodziaków The Board Game. Board Game, tak. Biedra. Biedra Board Game. O, fuck. Także to by było na ciekawe, czy to będzie... Chociaż tyle dobre. Takie. Są Słodziaki, ładne figurki. Zaraz pomyślałem, że tam... A może to już nie będą Słodziaki teraz, to będzie jak Funky Pop. No, wystawiasz dwie. Derenget, takie masz... przemienione z takimi ząbkami. I masz jakiegoś skirmisza, się tam naparzasz. Z takich, co tam jeszcze rzeczy... No ty mówisz, że Empik... No tak, że Empik wchodzi w gierki. No właśnie, no jakby już nie wchodził, ale teraz sam z siebie tam jakieś spolszył. Ze swoim. Wydał tak, jakieś tam małe popierdółki. Miejmy nadzieję, że fajne, bo... No... Ja mam nadzieję, że to pójdzie w dobrą stronę. Tak, nie? Bo jak że to pójdzie w dobrą stronę, nie takie... takich... niby podobnych gier do jakichś, co były, tylko gorszych, no to tak za chwilę ludzie chodzili siatkami z grami za 15 zł, które będą słabe, wejdą do, nie wiem, do Cuba albo gdzieś tam sobie do sklepu i nie wydadzą 150 na grę, no która dokładnie. Jest dobra. No dokładnie tak to wygląda, czyli nasze zadanie pokazywać wam dobre gry, może niekoniecznie zawsze najtańsze, ale dobre, ale lepiej zapłacić trochę więcej, mieć fajną grę niż kupić popierdółkę gdzieś w sklepie, w koszu. Nie, bo czasami nam się zdarza no nie, głupi wynalazek, nie? No są takie gierki, które naprawdę potrafią konkretnie zaskoczyć. Ja... No nie mówię o tych wynalazkach takich tam typowych, tak, co tam jeszcze... nieraz przyniosę, nie? No. Tam pstrykanie we wiedźmę, granie łyżką. No tak, to jakieś...
Ale tego nie musicie kupować, nie? Nie, nie. Takie bzdury to możecie przyjść do nas sobie pograć. Dokładnie. Żebyście nie musieli, bo to są takie gry często na raz albo na pół. No, no to dla śmiechu, nie? Po prostu. Dla śmiechu. Jak Artur ma na przykład tego DJ-a metalowego. Tak. Znaczy, no, wymiata. Jeśli to wyda, to mam nadzieję, że nie będzie metalowe, nie? Żeby nie było. Gra jest fajna, tylko no metal jest, nie? Hmm. No dobra. To co tam? No coś na kanale jeszcze będziemy, nie? Kości Play. Tak, coś Kości Play. Pomiany. Będziemy sobie ogrywać Poinsalat, czyli sałatkę punktową, świetna karcianka, kolorowiasta, mnóstwo kombinacji zapunktowania tych kart, tych setów. Świetna gra i znowuż ptaszki ćwierkają. Rzeźnie drogo po polskiemu będzie można sobie w to pograć. Także na pewno w Poinsalat na Kości Play zobaczycie. Co tam jeszcze zobaczymy na Kości Play? Co to masz dla nas za... Mysterious Forest, czyli Tajemniczy Las. Tajemniczy Las. No to chwilka będzie na kanale, bo to jest szybciutkie. Tak jakby bardziej dla dzieci, ale pokażemy. No, ale ładnie wygląda. Memory z historią. Memory z historią. To co ostatnio mówiłem. Memory z pamięcią. Czyli Eminent Dominant. Tak, świetna gierka. Baldar. Oni jak już wydadzą grę, może wydadzą jedną w roku, może jedną na dwa lata, ale jak już wydadzą, tak, ale jak już wydadzą, to naprawdę bardzo dobry tytuł. Gierka jest, no zaskoczyła mnie. Tak, stara gierka, bo 2011 rok bodajże. Ale jara. Jara, bo Hiszpanie też to wypuścili w tym roku, nie? Także nie jesteśmy sami... Hiszpanie wiedzą, co dobre. Dokładnie, są za nami, nie? Czyli poszli za Baldarem po prostu. No dokładnie. W kolejce. Mam nadzieję, że jakiś dodatek wyjdzie do tego, nie? Bo tak... Jest fajnie, ale z jakimś jednym dodatkiem, jest chyba trzy czy cztery dodatki, ale chociaż jeden jakby Baldar wypuścił, to było super, nie? Tak jak do czego? Do Altiplano też sobie jeden wypuścił. Także wiecie, jeden musicie jest. Iść nakupować. Nie, Mamik, drogie, także. Mamik ręczy za tytuł. Jak co, jak co to wiecie, komentarze do niego na Face'a. Nie, spoko, przyjedziecie do klubu zagrać. Tak, nie, naprawdę się. Dobra gierka. A jak nie chcecie przyjechać do klubu, to jest na BGA, czyli przez internet możecie sobie zagrać. Nie jak BGG, tylko BGA. Jak można grać przez internet. No, jak są dobre gry, no to są rzucane nawet na internet, nie? Nie, tam B. Dobra. Co jeszcze? Dobra. SN-owy hit, czyli lock-up. Lock-up. W świecie roleplayera. Tak, kartografa. O dziwo, nie ma kostek. Nie? Jak to roleplayer? Ale już kartografii nie ma, bo tam jest... Dokładnie. Tam jest flip and ride, a nie lol. Więzienie, ale to wam pokażemy. Więzienie... Fajna, ładnie wykonane. Fajny klimacik, ładnie tak wykonane. I to by było wszystko, co... To było tyle. Pokażemy. Także dzięki za kolejny odcinek Kości Rek. Pamiętajcie oglądać sobie też Kości Play, gdzie pokazujemy wam różne ciekawe gierki, nietypowe gierki. Starsze, nowsze. Starsze, nowsze, takie, które jeszcze się u nas nie ukazały, ale na przykład zaraz się ukażą. No i przede wszystkim fajne. No to tyle. Zapraszamy na nasze wydarzenia, do klubów, gdzie praktycznie wszystkie te gierki możecie ogrywać. Wejdźcie na naszego Face'a, zobaczcie w kalendarzu, gdzie możecie się z nami spotkać, gdzie możemy wspólnie pograć. I co? Lajkujcie, subskrybujcie, nie? Standardowa regułka. Lajkujcie nas. No lajkujcie. Tam gdzie jest dzwoneczek, tak. Się płaci. Tu pokazujemy, wy tam wciskacie coś, subskrybuj, jest gdzieś tam na YouTubie. Dajcie łapkę w górę, łapkę w dół, nie? W dół nie dawajcie, dajcie tylko w górę, żebyśmy się nie podłamali. Albo najpierw dajcie w dół, a później zmieńcie na w górę i wtedy będzie wiesz, większa regrywalność ten. Będzie postował, że co się dzieje. Dobra, w każdym razie dajcie w komentarzach. Można kombinować. Tak, dajcie w komentarzach, czy jest dobrze, co może być lepiej. Co chcecie widzieć. Tak jest, a może co byście chcieli, o czym byście chcieli usłyszeć. Pogadać to jeszcze za wcześnie. Ale może kiedyś jakieś lejwiki, coś. No, jak już będziemy mieli tyle, wiecie, nie? Tak. Oglądaczy. Jak będziemy mieli laptopa. Tak, trochę inaczej sprzęt i tak, i studio. No, spokojnie przedłużamy, nie? Tak, no ale no kurczę, żeby nie było za krótko, nie? No tak. Dobra. Na razie, cześć. Na razie, cześć.